Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części gry Liars of Fear. Drugie oczywiście wydanie, pierwsze żeśmy skończyli. Także jeżeli ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia, jest na kanale. A w tym momencie jesteśmy w części drugiej, odcinek również drugi. Jesteśmy na wyspie, otworzyliśmy save w poprzednim odcinku, no i zobaczmy, co tutaj możemy ciekawego zrobić. Może wstańmy. O, tutaj nic nie ma, ale tu są drzwi, które można otworzyć. Czyli co, z powrotem znajdujemy się na statku, jak gdybyśmy już wyszli z tej części takiej teatralnej, filmowej, nie wiem jak to nazwać nawet. I jesteśmy z powrotem już na statku. No dobrze. Coś tu mamy w środku, zobaczmy co. Pan Hardy jest kwatermistrzem, a to bardzo ważne zadanie, bo kwatermistrz dba, żeby każdy z członków załogi był tam, gdzie być powinien. To dzięki kwatermistrzowi nikomu nie brakuje jedzenia ani rumu. Pan Hardy jest oddany swojemu kapitanowi i zawsze wypełnia jego rozkazy, gdyż wie, że jest on, kapitan, nie pan Hardy, nieustraszonym dowódcą. Czasami kapitan gniewa się na pana Hardiego, ale tylko dlatego, że dobro załogi leży mu na sercu. Prawda jest taka, że dolna część strony oderwana. No dobrze. Co my tu możemy jeszcze? Tu możemy coś otworzyć. Tu coś mamy, jakiś, nie wiem, chyba rysunek, widoczek, nie wiem co to jest. Ciężko cokolwiek. Ale żeśmy wzięli, no dobrze. Wzięliśmy to, wzięliśmy. Mamy trzy rzeczy w ekwipunku. Tu jest zamknięte ewidentnie. Tu stoją jakieś mikrofony, czyli sprzęt ekipy filmowej. Tu możemy iść dalej, ale jeszcze zajrzyjmy sobie, co jest tutaj. Aha, tu zamknięte. No, czyli tak, zawsze jedne drzwi tylko mamy aktywne. No dobrze, to chodźmy w takim razie przez te aktywne drzwi, które same się za nami zatrzaskują, jak już żeśmy wcześniej widzieli. O! Projekcja jakiegoś filmu. No. Taki sobie ten film. Nie za długi. Zamknięte tu jest. Tu jakieś taśmy. A więcej to nic nie możemy zrobić. Oprócz przesunięcia tego. O. Oczywiście cienia nie rzucamy. Jesteśmy duchem. To jest zamknięte nadal. No i co, ja tu mogę więcej zrobić? Tu też jest zamknięte. Coś tam żeśmy jeszcze nie wykonali. Nie wiem tylko czego. Żeśmy nie zrobili, że nie możemy przejść dalej. Tu jakiś stołeczek. Tu nas linia niby prowadzi do ekranu, ale przy tym ekranie to nic się nie dzieje. To ciekawostka. Widzicie? Musimy tak ustawić, żeby były tu drzwi. I dopiero możemy przejść. No fajna sprawa.
Ale much. Ojej. Tu jakieś monetki. Oczywiście z góry się leje. Tu mamy też jakieś wejście, bo prosto chyba nie uda nam się. No jakbym nie zgadł. No dobrze, idziemy w takim razie tutaj. Musimy chyba kucnąć, tak? Żeby przejść dalej. Czyli gdzie my się znajdujemy teraz tak naprawdę? Pod sceną? Czy gdzie? No ładnie. Spadł z góry ten, co myśmy kiedyś go stawiali na tej kręcącej się karuzeli. W poprzednim odcinku, nie wiem czy pamiętacie. O. Tu jest co? Tu jest nic, tu nie ma. No dobra, no to schodzimy tutaj, bo cóż więcej. O, tam coś jest. This fellow is wise enough to play the fool. Też żeśmy wzięli. No. Co tu mamy? Figures, faces, voices from the past, wrapped in a heavy old bag. Coś to jest. Jakaś taka skacząca animacja. Niepłynna. Dziwne. Dobrze, zobaczmy co tu jest. Jakieś zdjęcie tego teatru chyba za czasów swojej świetności. No dobrze, to jesteśmy na scenie w takim razie. Nic nie ma. Tego wziąć też nie możemy. Tutaj nic, żadna interakcja. No nic, idziemy dalej. Co to jest? Jakiś manekin z drewna wystrugany. I tu ten przełącznik. No dobrze, przełączmy. Klucz. Mamy klucz. Okej. Wzięliśmy klucz. No i co dalej? Interakcja przestała już działać. Tu chyba nic po nas. No więc chodźmy tutaj. Kolejne drzwi, kolejne niespodzianki. An act of creation always begins with an act of destruction. Kuleczka jakaś. Kuleczka zabrana. O, nagrywanie, coś tutaj. Jakaś kotara. No zobaczmy. One life ends, another begins. One life ends. O, pistolet. Coś to za teatr. A ja muszę zastrzelić kogoś, tak? Ha.
Aha, czyli mogę strzelić tylko dopiero... Czyli muszę strzelić, nie mogę tego, że tak powiem... No. You look, but do not see. Shoot her. Ją, czyli... To chyba... Ten manekin. Co dalej? Idziemy tutaj. Tu coś... Jakiś projekt... Nie, no co to jest? Ze ściany przebija. Nie rozumiem tego efektu. Tutaj jest to samo. I tutaj jest to samo. Jakiś niepokojący... Jakaś niepokojąca melodia. No, nie mogę otworzyć. Co tu się dzieje? Patrzcie. To jakiś pokład, nie wiem, socjalny załogi, czy jak? A tu już jest... Aha, czyli to było... To, co było tam zatrasowane. Promień, który przebija się przez ścianę. Nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. No i tutaj tak samo. Promień przebijający się przez ścianę? Tu już nie miga ten promień. Nie bardzo to rozumiem. No i co? Doszliśmy gdzie? O, masz. Tędy musimy przejść chyba. Ale nie możemy. Kucnąłem i też nie mogę przejść. Więc co ja mam zrobić? Tutaj ktoś siedzi, jakiś manekin. Grający wentylator, no tak. Ciekawe. No zobaczmy, co tu. Czyli wyjście by było już na... Na zewnątrz? Nie. Co to ma być?
O ile tam było dosyć wcześniej ciemnawo, to tutaj teraz jest za jasno. Jeszcze te upiorne dźwięki. No, chodźmy tutaj. O, w dół jeszcze. No i co tu jest? Plany jakieś. Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Mhm. No dobra. Skoro tak, to chodźmy. O, tu ktoś jest. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. She doesn't like it when you play with anyone but her. No a ja co, przejdę tędy czy nie? Chyba nie. Muszę iść którędyś indziej. Czekajcie. Chyba niżej, muszę schodzić dalej. Tu jakieś worki za kratami. No zobaczmy, co jest tutaj. O! Coś było na górze. Tu mamy jakiś list. Zobaczmy. Tylko jeden z nas wie, co trzeba zrobić. Tylko jeden wie, o co toczy się gra. Ten drugi nie musi wiedzieć, nie musi rozumieć, musi tylko słuchać i grać swoją rolę. Ciekawe. No dobra, chodźmy tu dalej. Tu chodzi. Jakieś pomieszczenia magazynowe, rozumiem, że to są. Szczury. O. Jakiś stwór. Tutaj mamy wyłącznik. Aha, to nic z tym nie zrobimy. Pewnie ten dźwig to uruchamia i to się gdzieś podnosi do góry. No więc właśnie, tak myślałem. Takie miałem przypuszczenie. Idziemy dalej. O.
O, uda się, czy się nie uda? Udało się chyba. Tym razem się udało. Co dalej? Cisza, spokój już, tak? No dobrze. O. Tu łazienka, zajrzyjmy do łazienki. Ciepła osobno, zimno osobno. No dobrze. Napuśćmy sobie wody. Weźmiemy jakąś kąpiel. I będzie gitara. O, patrzcie, gdzie my jesteśmy. W miejscu, w którym żeśmy zaczynali. Załóż maskę. Każdy aktor rodzi się z rolą, którą przeznaczono mu odegrać, z postacią, którą musi zbudować, wykuć ją w krwawym marmurze, bezkształtnemu nadać formę, by została tylko czysta prawda. Patrzcie, ile slajdów już mamy. Ha. No ładnie. Jak to przekręcić? Ta osobć, pokaż swoje oblicze. Coś dziwnie. No dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest też nam termotronom, który był, ale ja go nie zatrzymamy, żeby to nam nie ten nie przeszkadzało. Tu jest nagrywanie. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. O co chodzi? Kolejny jakiś rozdział. No, odzyskaliśmy kontrolę nad naszą postacią.
Tu jest łazienka. Tu jest... No i co? Cofam się z powrotem? Jeszcze raz ta sama sekwencja. O co tu chodzi? Niech mi ktoś wyjaśni. Czyli z powrotem cofam się do tego pomieszczenia, czyli tam nie mogę wejść. Znaczy, mogę, tylko mi to nic nie daje. Tak jakbym, nie wiem, co tracił życie, czy... Ciężko powiedzieć. Ale tu do góry spróbujmy wejść, tak jak pierwszym razem. Zobaczymy, co tu się tym razem będzie działo. No trochę inaczej to wygląda. Nie powiem, że nie. Co dalej? The Hunt. Zbuduj postać, motywację. Co mną kieruje? Czego pragnę? Czego potrzebuję? Jakie są moje zalety? Skreślone. Moje skazy. Kto? Skreślone. Co mnie ściga? Skreślone. Nęka. No dziwne. To wszystko dziwne, dziwne. Tylko co ja mam teraz dalej z tym robić? O! Fotoaparat. Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Huh. Oh. Z powrotem jesteśmy tam, gdzie byliśmy. No, ciekawa sprawa. Dobra, idziemy dalej. O! Ale tu mnie też intryguje, co jest... A nie, to zamknięte. No tak, gra zawsze prowadzi jednym tylko tym. O, patrzcie. Znowuż jakieś demoniczne rzeczy. O! No i co? Zeżarł mnie. Zeżarł. Kto umiera, spłaca wszystkie długi. No i co tu? Może po prostu trzeba szybko uciekać. O!
zamknięte. Tu uciekamy. Wow, wpadłem gdzieś. Nie wiem gdzie. Ale żyje. Poprzednio mnie zżarła, a tym razem żyje. Aha, tutaj coś trzeba zrobić. O, właśnie. To trzeba było... Teraz to trzeba zamknąć. Babach. I co tu zrobimy teraz, słuchajcie? To trzeba włączyć na pewno... Chociaż... Nie no, chyba... No dobra. Czego nie mogę tego włączyć? To wyłączymy. I teraz też nie mogę. A, to ciekawostka teraz. Co tu trzeba zrobić? Wtyczkę żeśmy wypięli. Tu trzeba wtyczkę wpiąć, o. Dobra. I teraz dopiero przesunąć to. No to chyba, żem narobił, wszystko pogasło. O. Idziemy tu, dobra. Okej. Tu mamy wejście na górę. Co tu możemy zrobić? Kuferek. Czas i czynność. 1:05. Początek patrolu dolnego pokładu. Aha, to godzina chyba. 1:30. Maszynownia w porządku. Idę do kotłowni. 1:38. W ładowni podejrzany hałas. Poszedłem sprawdzić. Rozbiłem latarkę. Musiałem wrócić po drugą. Uszkodzony. Ostać spółki. Nie dopełnię obowiązków. Zaleca się postępowanie. 2:30. Koniec wachty. No dobrze. Czyli tutaj nic ciekawego nie ma. Dla nas... Tu coś mogę zrobić, czy nie mogę? Nie mogę. Tu mogę przejść. Czyli słuchajcie, to jakby po prostu odgrywanie teatru w tym całym statku. Jakoś mi się tak wydaje. Coś takiego. Muszę się dostać. Dobra. No i co tu muszę zrobić? Tutaj coś miga, ale nie wiem co z tym począć. Dobra, idziemy dalej. A! O nie! O. Gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj jesteśmy. Dobra, lecimy tędy. Tu na górę. I tutaj zaraz wybuchnie ten zawór. Może tu coś trzeba zakręcić, nie wiem, odkręcić. Albo spróbować tak przejść. A nie, tu jest zawór. Czyli muszę to zakręcić. Dobra, zakręcone, fajnie.
są jedne drzwi i tam jest też przejście. No dobra, zobaczmy. Najpierw tu pójdziemy. Tu nic nie mogę zrobić, nie mogę. Znika wszystko. Dziwne. O proszę, lewitacja. Lewitujące jakieś, nie wiem, rzeczy. Jabłka, nie jabłka. Nóż. Nie wiem, co to w ogóle. Tu zamknięte. O. No to jeżeli tu są drzwi zamknięte, to co ja mogę począć innego tutaj? O kurde, coś się rzuciło na mnie. Wszystko jakby zgniło? Dalej tu zamknięte? Nie, tu już się otwarte zrobiło. Uff. Przeszliśmy dalej. No dobrze, słuchajcie, widziałem, że gra się zapisała. Także może w tym miejscu się z wami pożegnam. I kontynuacja będzie już w następnym odcinku. To tyle ode mnie. Dzięki za wspólne granie i zapraszam do kolejnej rozgrywki. Trzymajcie się. Cześć.